Was, moi mili, na moim kanale. Dzisiaj będziemy testować piwko od naszego wschodniego sąsiada, niefajnego sąsiada, nieprzyjemnego sąsiada, ale piwko bądź eleganckie. Piwko to będziemy testować dzisiaj w moim pięknym kwadracie, świeżo nabytym, nie no, już trochę tu żyję. No i tu właśnie będziemy pierwszy raz stąd nagrywać dobry odcinek o piwku rosyjskim. A mianowicie Trochgornoje. Trzy góry. Zobaczcie, jaka piękna butelka. Browar ten typowo właśnie tworzy tego typu browarki w świetnych buteleczkach, takich baryłkach szklanych, pojemność litr. Czyli mamy tu dwa browarki z uszkiem. No i co jest niesamowite, no podoba mi się tak strasznie ta grafika, zobaczcie. To jest taka naklejona folia na temperaturę, na gorąco. Oklejona butelka na gorąco folią. No w piękne kwiatki, no takie naprawdę rosyjskie klimaciki. Piwo to uważane jest przez Moscow Brewing Company, czyli taki mały browar w miejscowości Mytyszczy, niedaleko Moskwy. Piwo produkowane jest w stylu dolnej fermentacji Hell. To jest taki niemiecki, bawarski styl fermentacji piw, który jako pierwszy był stworzony właśnie w niemieckiej miejscowości Spaten, które po II wojnie światowej obok browarów pilzeńskich stało się najpopularniejszym stylem piwa na świecie. A więc naprawdę warto to sprawdzić. No zobaczymy. Trzy górki, zobaczcie. Taki oto specjał. Kapsel jest czerwony, taki bardziej jak od jakiejś orężady polskiej. Co jeszcze można powiedzieć o tym piwie? W piwie zastosowano chmiel Polaris. Jasny chmiel, nadający mu bardzo fajne, podobno takie lekkie, delikatne, łaskoczące podniebienie nutki. Więc mamy taki właśnie chmielik tutaj zawarty. Co jeszcze jest fajne? Podobno no, napisano tutaj, że piwo posiada kwiatowy smak i subtelną nutkę mięty. Sprawdzimy, czy faktycznie coś takiego tutaj będzie nam na języczku wyczuwalne. No co jeszcze z takim fajnym, właśnie tutaj, że tak powiem, co jeszcze z taką fajną ciekawostką w tym browarku, to, że właśnie ten browar jest sponsorem niejakiej drużyny Spartak Moskwa. Pewnie ci, co się tam interesują piłką nożną, to wiedzą, o co chodzi. Jak tam te Spartakusy walczą, grają, a potem po meczyku, no co? Literek na główkę, po wygranym oczywiście, a po przegranym pewnie takie buteleczki 3 pękają. No co, będziemy sprawdzać, co my tu mamy, co naważyli nasi sowieccy przyjaciele czy nieprzyjaciele, nie wiem jak ich tam nazwać, zależy kto kogo lubi. Ja nie znam żadnego Rosjanina, za to z Ukrainy panów znam i z Białorusi panie znam. One by te pewnie znały ten język, o, tą cyrylicę. Też może trochę tam się różni, ale co, sprawdzimy, otwieramy. Powiem Wam, że jest ostro zamknięte, ostro. Piękny zapach. Zobaczcie, taka czerwony radziecki kapsel, czarny po boku. No zapach takiego delikatnego, ciekawego lagerka. Zobaczcie, kolor. Taki bursztynowy, ciemnojasny powiedziałbym. Ani ciemny, ani jasny. Pianka delikatna. No i teraz tak. Czy wyczuwam tu miętę? Powiem Wam, że tak delikatnie. Taki posmak gdzieś na końcu może bym mięty wyczuł. Chyba, że jestem po prostu po przeczytaniu tego na to nastawiony, że powinien to być i ja go wyczuwam, ale kwiatowy, jest delikatna gorycz, taka delikatna, choć dość mocna, nie jest taka słaba gorycz, jest wyrazista, kwiatów tu nie czuć w ogóle, moim zdaniem. To mięte może tak delikatnie, na końcu, ogólnie jest taki, delikatnie, może miętowy, na pewno goryczka, jest bardzo wyrazista ta goryczka, słodki nie jest słodki, nie jest słodkawy, bardzo wyrazisty. Taki syberyjski, no, może nie syberyjski, ale naprawdę rosyjski kunsztowny browar. Nie wszystkim pewnie przypadnie do gustu, gdyż jest dość gorzki.
kobietą raczej nie. Myślę, że ten chmiel Polaris czuć tutaj tak delikatnie, bo to jest taki bardzo znaczący chmiel. No, może być. Moim zdaniem może być. Można się tego napić. Takiego literka sobie otworzyć. Ja na przykład w czasie takiej sromotnej rosyjskiej zimy na dworze i będzie zimny. To na pewno. Latem też można otworzyć. Jedno z Moskwy na przykład. Jakimś busem. Piwko sobie takie łyknąć. No ciekawe to piwo. Naprawdę najbardziej mi się podoba butelka. Ogólnie w tym wszystkim można sobie ją zostawić i sobie coś w niej potem przechowywać, przetrzymywać, bo to jest naprawdę bardzo ładne. Takie kratki, zobaczcie, no kurczę. Robi klimat, nie? A są jeszcze inne szaty graficzne, bo widziałem. Więc to jest jedna z wielu. Można wybrać sobie różne. Taki bardziej folklor rosyjski właśnie. Powiem wam tak. Jest ok. Nie ma tu jakiegoś szału. Nie ma tu zbytnio tej mięty, ale trochę może jest. Nie ma tutaj w ogóle kwiatów. Słodkości nie ma. Taki pils. Taki delikatny pils. Chłodniutki. Sowiecki. Rosyjski. Co wam powiem? Riebiata. Do swidania. Moje sowieckie robaczki.